Cześć, Sam. A tak pan sobie ustanowiłem piłkę i mogę się zdawać, dźwigała. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zanim zapytam o pozycję trenera, to zacznę jak zawsze. Jaki mógł pan uczynić, jaki ma pan ulubiony przedmiot? Wychowanie fizyczne. A na XWF-u był pan wybrany przez kolegów do drużyny jako pierwszy, czy może pod koniec? Zawsze byłem wybierany praktycznie w każdej dyscyplinie jako pierwszy. Byłem ogólnie sprawny, potrafiłem jeździć na łyżwach, zawsze byłem w reprezentacji szkoły, praktycznie w każdej dziedzinie. Kto był pana idolem i jak miał pan pierwszą koszulkę? Koszulki nie pamiętam. Moim idolem z dzieciństwa, wbrew pozorom tego, że byłem zawodnikiem ofensywnym, to zawsze podobała mi się gra Pawła Janasa, który grał w Legii Warszawa w reprezentacji Polski. A jeżeli chodzi o takie wzory międzynarodowe, no to zdecydowanie numerem jeden był Diego Armando Maradona. A czy pana rodzinie ktoś też grał w piłkę? Podobno grał mój tata. Tak mi mama mówiła. Ja niestety nie miałem możliwości swojego taty poznać, przynajmniej nie pamiętam, bo miałem 9 miesięcy, jak zmarł, ale grał mój brat w piłkę, grał w Legii Warszawa w grupach młodzieżowych, i w seniora grał w Stali FSO, kiedyś w ogóle Warszawa nie grał na jakimś tam wyższym poziomie, ale uchodził za zawodnika technicznego, który też z tego, co ja pamiętam, jak go oglądałem, to zawsze się wyróżnia w każdym zespole. Ma pan trzech synów i wszyscy grają w piłkę. Czy zachęca pan do piłki, czy sami raczej chcieli? I czy w ogóle pan chciał, żeby w ogóle byli piłkarzami? Czy to było dla pana bez różnicy? Na pewno jest to spowodowane pewnie w dużej mierze genetyką. Moi synowie praktycznie od dziecka u mnie w domu przede wszystkim przewijało się w telewizji mecze piłkarskie. Moja żona zabierała ich na moje treningi, na mecze, także ta piłka w moim domu była też od początku ich pierwszych dni. A Nikogo nie był pan. musiałem namawiać i na siłę wyganiać na trening. A był pan rodzicem takim motywacyjnym, czy raczej wymagającym? I rozmawiał pan ze synami po meczach, że mogli jednak lepiej się zachować w trakcie meczu? Tak, przede wszystkim ja byłem jednym z pierwszych ich trenerów, który pracował w KS Wesoła, gdzie prowadziłem rocznik 9-2. Mój najstarszy syn jest 9-4, a średni syn Adam jest 9-5. Także oni grali w 2 i 3 lata ze starszymi, trenowali 3 lata ze starszymi. Oprócz tego trenowałem z nimi bardzo dużą uwagę, zwracałem na te niuanse, na detale i na to, jak ta piłka się rozwija, w jaką stronę idzie. I myślę, że moi synowie na pewno się nie mogą wstydzić, że nie są technicznymi zawodnikami. Pamięta pan swój pierwszy trening w Drukarzu Warszawa? Ile miał pan wtedy lat? Pierwszego treningu pewnie nie pamiętam. Pamiętam początki po prostu, jak to się stało, że ja się znalazłem w Drukarzu. Chodziłem do szkoły podstawowej numer 120 na Międzyborskiej. To było bardzo blisko miejsca, w którym mieszkałem na Grochowie. Miałem dwa przystanki do klubu sportowego Drukarz, ale zostałem zauważony przez trenera Ochmańskiego w rozgrywkach na Błoniach dziesięciolecia, bo kiedyś były takie międzyszkolne rozgrywki na Błoniach dziesięciolecia, tam było bardzo dużo boisk i zostałem zauważony przez trenera Ochmańskiego i zostały mi zaproponowane treningi w Drukarzu Warszawy. A chodził pan w dzieciństwie może na mecze właśnie Legii albo Polonii? Na pewno wiem, że pamiętam, że chodziłem i na Polonię, i na Legię. Pamiętam, że chodziłem zdarzało się tak, że byłem na treningu Legii Warszawa. Pamiętam niektóre treningi, mam przed oczami chociażby jak trener Lucjan Brychczy uderzał bramkarzom, bo akurat on wtedy był odpowiedzialny za trening bramkarski. Jak uderzał między innymi Jackowi Kazimierskiemu, no to po prostu
To była tak ułożona noga, że praktycznie każde uderzenie było w punkt. Także pamiętam, jak bramkarze Legii Warszawa się wściekali, że nie mogli sobie poradzić z uderzeniami Lucjana Brychczego. Później właśnie była Polonia. To tutaj miał pan po raz pierwszy styczność z seniorami tej zgrupowania, czy może w Gwardii to było, albo w Ursusie? Nie, w piłce seniorskiej zadebiutowałem w Polonii Warszawa, bo ja w wieku bodajże 16 lat, jeżeli dobrze pamiętam, czyli jeszcze miałem 2 lata gry w juniorach, zostałem zaproponowany Polonii Warszawa. Polonia Warszawa miała wtedy umowę jakąś taką partnerską z drukarzem i przeszedłem do trzecioligowej drużyny Polonii. Pamiętam, że poziom był bardzo wysoki, no ale z racji tego, że tak jak może nieskromnie powiem, od czego zaczęliśmy w ogóle naszą rozmowę, że w każdej drużynie w szkole byłem wybierany do reprezentacji. Tutaj zostałem zauważony, bo też w swoim roczniku się na tyle wyróżniałem, grałem w kadrze Mazowsza, zdobyliśmy w 86 chyba szóstym z kadrą Warszawy Mistrzostwo Polski i trafiłem do trzecioligowej Polonii. Tak ta moja przygoda z piłką seniorską się zaczęła. Ale został pan przyjęty przez starszych kolegów w szatni, bo miałyśmy siła aktualny trener z Niczapyszków. Opowiadał mi, że jak wychodził po raz pierwszy do szatni Polonii Szczecin, już wtedy był pewniej, to musiał się przebrać w jakimś krętarku i musiał interweniować trener, jak to zobaczył. Miał pan może takie sytuacje albo chrzest? Chrzest, tak, teraz się w tych czasach dzisiejszych chyba się od tego odeszło, chociaż dawno nie byłem na zgrupowaniu. Pamiętam też w Polonii Warszawa, czy w Pogoni Szczecin. Ja zostałem przyjęty bardzo dobrze, bo przekonałem i swoich starszych kolegów, przede wszystkim swoją piłkarskością, że piłka mi nie przeszkadzała i ja nie przeszkadzałem w treningu czy w meczu starszym kolegom. A grał pan w środku pomocy? A od początku grał pan tam, czy na jakiejś innej pozycji? Nie, ja zaczynałem jako ofensywny pomocnik, jako napastnik. Zostałem kiedyś, były takie mini mistrzostwa świata w 82 roku. Akurat mój zespół nazywał się, wylosowaliśmy nazwę Polska. Zdobyliśmy pierwsze miejsce, czyli Mistrzostwo Świata. Ja zdobyłem 13 bramek i zostałem królem strzelców i grałem na pozycji numer 9. Czym dalej w las, czym dłużej grałem w piłkę, to mnie cofano, bo gdzieś tam przylgnęła do mnie łatka, że mam bardzo dobry przegląd pola i bardzo dobrze gram długim podaniem. No i gdzieś tam mnie cofano na dziesiątkę, na ósemkę. Najczęściej później w dorosłej piłce, w piłce seniorskiej grywałem raczej na pozycji numer 6. Pamięta pan swój pierwszy mecz już tak w seniorach? Był pan raz, wczoraj się na boisko? I czy widział pan wcześniej, że zagra w tym meczu? Jeszcze raz powtórz. Czy był stres przed pana debiutem? I czy widział pan wcześniej, że zagra w tym meczu? Nie pamiętam debiutu swojego w piłce seniorskiej, czyli w Polonii Warszawa. Pamiętam na pewno debiut w Ekstraklasie. Znaczy na pewno, tak mi się wydaje, że to był mecz z GKS-em Katowice w Katowicach. Chyba 1-1 zremisowaliśmy. I wydaje mi się, że to był mój debiut na poziomie Ekstraklasy, ale w piłce seniorskiej w Polonii Warszawa nie pamiętam, w jakim to było meczu. Stres jest zawsze. Czy w pierwszym meczu, czy później na dalszym etapie kariery nie ma tak, że ktoś mówi, że nie ma stresu. Jakiś delikatny stres zawsze jest. A jak pan odczuł przejście z juniora do seniora pod względem sportowym? Ciężko było się odnaleźć na boisku? Początki pewnie nie były łatwe, no bo ja mogę teraz trochę przenieść w dzisiejsze czasy, że prowadziłem różnych zawodników właśnie, którzy wchodzili do piłki seniorskiej. No na pewno jest to przeskok, ale no to wszystko też zależy od tego, jaki się ma mental, jakie ma się przede wszystkim umiejętności, bo tak jak powiedziałem na przykładzie swoim nieskromnie, że ta piłka mi nie przeszkadzała i ja wydaje mi się, że nie przeszkadzałem swoim kolegom, także widziałem też duże wsparcie w osobach starszych kolegów, gdzie nie unikali ze mną gry, tylko próbowali grać ze mną. Jeżeli mi coś nie wyszło, no to gdzieś tam mnie budowali,
raczej nie pamiętam takich nieprzyjemnych sytuacji, że zostałem gdzieś tam jakieś nagany od starszych zawodników. Także ja wspominam, nie mam czego, nie zapamiętałem żadnej jakiejś negatywnej opinii na swój temat, jeżeli chodzi o starszych zawodników. Słyszałem, że słynie pan z bardzo dobrej techniki, mocnego strzału. Czy jakoś to pan wyćwiczył, czy po prostu miał pan tak? I czy jest pan dowodem talentu, czy raczej ciężkiej pracy? Myślę, że wszystko musi się trochę razem ze sobą połączyć. Na pewno wydaje mi się, że od małego dziecka zawsze grałem ze starszymi na podwórku. Całymi dniami grałem w piłkę, rzadko kiedy byłem w domu. Często zaniedbywałem lekcje, bo byłem, urodziłem, ja to się śmieję, że urodziłem się z piłką, jak niektórzy tam mieli, bawili się jakimiś tam samochodzikami, żołnierzykami, to ja po prostu całymi dniami spędzałem na podwórku z piłką, pamiętam, że z piłką spałem. Bardzo u mnie na Kinowej był taki śmietnik z cegieł, gdzie wychodziłem na podwórko i żonglowałem, uderzałem w ten śmietnik. Przyjmowałem i tam doskonaliłem technikę. No i przede wszystkim bardzo dużo mi dała gra ze starszymi, czyli musiałem dużo szybciej reagować, myśleć, a już jak grałem z rówieśnikami, no to przede wszystkim tam nie unikałem dribblingu i tam się uczyłem przede wszystkim kiwać ile tylko można. I myślę, że trochę w nawiązaniu do dzisiejszych czasów tego brakuje naszej polskiej młodzieży, że za mało jesteśmy na podwórku, pozabierali, poburzyli nam śmietniki, nie mamy o co odbijać, nie wolno nigdzie grać w piłkę, ale takie są czasy. Także ja kontynuując to, że byłem techniczny i miałem mocne uderzenie, to na pewno dużo pracy w to włożyłem, bo czy po każdym treningu uderzałem rzuty wolne, zostawałem z murem, zostawiałem bramkarza dodatkowego, brałem 20 piłek i doskonaliłem na przykład rzuty wolne. Jeszcze chciałbym nawiązać do śmietnika, ale jak trenowałem w drukarzu, to tam stała taka ściana z deski, namalowana była bramka, wycięte były takie punkty, do których się celowało. I tam godzinami spędzaliśmy z moimi kolegami czas na tej właśnie ścianie i doskonaliliśmy czy siłę uderzenia, czy precyzję. Czy któryś z pana synów odziedziczył tą technikę pana? Czy jednak nadal jest pan liderem w rodzinie? Myślę, że wszyscy po trochu, no bo mówię, no ja jestem, ja mówię sam na siebie świrem na punkcie techniki. Uważam, że naszej młodzieży w obecnych czasach bardzo mało jest nacisku na technikę. Teraz góruje przede wszystkim motoryka. I wracając do moich synów, tak, no oni są, cała trójka jest techniczna. Co prawda jeszcze ze mną w siatkonogę mają ciężko, ale bardzo mocno pracują. Pamięta pan swoją pierwszą bramkę? Jak ona padła? Bardzo pan na nią czekał? Wydaje mi się, jeżeli dobrze pamiętam, tak jak mówię, znowu nie pamiętam bramki z pierwszej w seniorach, ale pamiętam, że chyba w pierwszym sezonie w Polonii Warszawa w Ekstraklasie strzeliłem 6 bodajże bramek, ale niestety tylko z rzutów karnych, znaczy niestety no, z rzutów karnych, bo przez to, że miałem ułożoną nogę, dlatego pewnie byłem też desygnowany jako wykonawca rzutów karnych. W tamtych czasach Polonia awansowała i zaraz spadała. Czy to był powód, żeby zmienić klub i wyjechać za granicę? Myślę, że nie, to nie był powód. Na pewno chciałem, byłem na takim etapie, że chciałem spróbować czegoś innego. Ja grałem w Polonii Warszawa w seniorach. Klub jako Polonia na tamte czasy no nie było tam, kolokwialnie mówiąc, nie przelewało się. W klubie dostałem propozycję wyjazdu do klubu zagranicznego, do Izraela i spróbowałem. Wyszło jak wyszło, byłem tam krótko. Zostałem sprowadzony przez trenera, którego zwolniono po 2 chyba miesiącach i ja też straciłem miejsce w zespole. Także i później jeszcze chyba przyszła do tego katastrofa
lotnicza mojego prezesa, który był właścicielem mojej karty świętej pamięci pana Marka Wielgusa. No i gdzieś tam za ten mój transfer nie zostały przelane chyba środki z tego, co tam mówiono, i musiałem wrócić z powrotem do Polonii. Miał pan może jakieś obawy przed wyjazdem do Izraela, że na przykład nie będzie umiał się porozumieć, albo że nie da sobie rady pod względem sportowym? Pod względem sportowym nie bałem się, że sobie nie poradzę. Bardziej sytuacja w kraju, w Izraelu, jaka była, czyli te zamachy terrorystyczne, które są do dzisiaj, no ale zdecydowałem się, transfer przeprowadził, w transferze pomagał mi trener, który prowadził też reprezentację Polski, Marek Śledź, Śledzianowski, przepraszam, nie Marek Śledź, Marek Śledzianowski. Spróbowałem, nie wyszło. Jeżeli chodzi o barierę językową, no to na pewno nie znałem języka angielskiego, nie było to komfortowe. A miał pan może czas, żeby coś pozwiedzać, czy tylko skupił się pan na treningach? Nie, ze mną wszędzie, gdzie grałem w piłkę, była ze mną rodzina, czyli żona, dzieci. Byliśmy na pielgrzymce w Jerozolimie, także wspaniały czas. W ogóle na tamte czasy Izrael wspominam bardzo fajnie, bo piękny kraj, bogaty kraj. Ale tak, jeżeli chodzi o... Byliśmy nad Morzem Martwym, kąpaliśmy się w morzu, na którym się utrzymywało na powierzchni, bo takie było zasolenie. Także fajny, fajny czas i przede wszystkim było mi łatwiej. To, o czym powiedziałeś, o tych obawach. Tak, bariera językowa była, ale nie miałem żadnych obaw, bo miałem wsparcie w postaci rodziny, dlatego mi tam było po prostu dobrze, a nie grałem w piłkę, dlatego też między innymi też wróciłem do kraju. Także tak w skrócie. Wracając do Polski, przyszedł pan do Hetmana Zamość. Dlaczego akurat tam? Bo jak wróciłem do Polonii Warszawa, tam się zmieniła władza. No i nie chciano ze mnie, bo tam była chyba wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, połączenie Lechii Gdańsk z Polonią, czy jakaś była taka fuzja. I nie widziano mnie z Polonii Warszawa. I trafiłem, dostałem propozycję do wtedy pierwszoligowego Hetmana Zamość, w którym czułem się świetnie, miałem kapitalnego trenera, jednego z lepszych na tamte czasy, Bronisława Waligurę. Tam było nas z Warszawy bodajże trzech czy czterech zawodników w Hetmanie i przez krótki czas, 3 miesiące, znowu ktoś powie, że jakiś zarozumialec, ale na tyle się wyróżniałem, że dostałem propozycję z ekstraklasowego Górnika Zabrze. Właśnie jak pan wspomina czas w Górniku, bo widziałem, że wtedy byli m.in. Jan Urban i Michał Probierz. I czy było widać w tamtym czasie, że będą dobrymi trenerami i że w ogóle będą? Jak ja trafiłem jak trafiłem do Górnika Zabrze, to wydaje mi się, że Janka Urbana nie było, on był za granicą. Michała Probierza chyba też jeszcze nie było, bo ja byłem w tym czasie, jak był Tomek Haj, to tam Mietek Agafon, no taka Andrzej Orzeszek, Darek Koseła, troszeczkę inna drużyna. Michał Probierz był, doszedł do nas w troszeczkę późniejszym terminie, a Janek do nas później wrócił, bodajże z Hiszpanii przyjechał, i akurat miałem przyjemność z Jankiem być nawet w parze, jako partner jego w treningu. No na pewno Janek Urban, kapitalny piłkarz, kapitalny człowiek. Nie zastanawiałem się wtedy nad tym, czy któryś z nich będzie trenerem, bo sam nad sobą się nie zastanawiałem, że będę trenerem. Całe życie wychodziłem z założenia, że jak grałem w piłkę, że będę trenerem, ale przede wszystkim grup młodzieżowych. Później na chwilę był GKS Katowice i na dłuższy czas zatrzymał się w Pogoni Szczecin. Z krótką chwilą nawiedzał do Turcji. A czego zabrakło do odbicia mistrza Polski? I czy Wisła Kraków była wtedy do niedogonienia? Przede wszystkim wspaniały czas w Pogoni Szczecin. O Pogoni mogę mówić tylko w samych superlatywach, poza krótkim epizodem już na sam koniec, gdzie odszedł Sabri Begdas i ja wróciłem z Turcji i był prezes Les Gondor,
no to już tam organizacyjnie się zaczął sypać, ale o tym nie chciałbym za bardzo mówić, bo chciałbym wspominać te wspaniałe czasy, te wspaniałe chwile. Mieliśmy przede wszystkim kapitalną atmosferę w zespole. Prezes Begdas stworzył bardzo, bardzo mocny zespół. No do dziś żałuję bardzo, że nie udało się zdobyć Mistrzostwa Polski, bo po pierwszej rundzie byliśmy liderem, w drugiej mieliśmy, w rundzie rewanżowej mieliśmy kilka wpadek i bodajże Wisła chyba zdobyła wtedy, tak, Mistrzostwo Polski nas wyprzedziła. No i czego jeszcze mogę żałować? Na pewno dzięki Pogoni miałem możliwość gry w Pucharach Europejskich, co prawda niestety krótko i okazało się, że była to jedna z jakichś tam większych takich blamarzy z islandzkim Reykjavikiem, bo byliśmy w dwóch meczu zdecydowanie zespołem lepszym. U siebie w ostatnich minutach straciliśmy bramkę na 1-1, która nas pozbawiła awansu do kolejnej rundy, ale w pierwszym meczu udało mi się strzelić bramkę z rzutu karnego na 2-1 bodajże, a w drugim meczu strzeliłem bramkę na 1-0 z rzutu wolnego. Zdobyliście wtedy drugie miejsce. Czy to był właśnie dla Was duży sukces? Duży sukces, ale w tamtym momencie było duże takie rozczarowanie, bo liczyliśmy na więcej. Czuliśmy, że mamy bardzo mocny zespół i był no niedosyt, spory niedosyt, bo mówię, byliśmy w stanie zdobyć Mistrzostwo Polski. No ale do dnia dzisiejszego, nie wiem, Pogoń byłem wicemistrzem Polski, czy trzecie miejsce, bo już nie pamiętam. Trzecie. Trzecie, no właśnie, czyli no, do dnia dzisiejszego tego nie jest poprawiony ten nasz wynik. A co pan sądzi o Pucharze Ligi, w którym doszli się do półfinału, bo niektórzy sądzili, że jest niepotrzebny? My doszliśmy do półfinału jako Pogoń? Tak. Każde rozgrywki są potrzebne. W Anglii są 3 czy 4 puchary i każdy zawodnik myślę, że woli grać częściej te mecze i to też była szansa dla zawodników, którzy mniej nie grali. Także ja uważam, że takie rozgrywki dodatkowe są potrzebne. A co pan pomyślał, jak po kilku latach właściciel Pogoni zdecydował ściągnąć do klubu dużą ilość Brazylijczyków? Myślał pan, że to dobry pomysł, czy od razu wskazał na porażkę? Znaczy mnie już w tym momencie nie było, bo to była znowu kolejna zmiana właściciela. Ja już byłem wtedy w Polonii Warszawa. Takie jest prawo rynku. No. Każdy właściciel ma może robić co chce. No ja akurat jestem zwolennikiem gdzieś tam promowania naszej zdolnej młodzieży. W Pogoni postąpiono jak postąpiono i myślę, że no, gdzieś tam w dystansie to się gdzieś tam nie opłaciło. A gdzie bardziej się panu podobało pod względem miasta, pogody i jedzenia? W Izraelu czy w Turcji? Pogoda podobna i tu bardzo ciepło. Myślę, że ładniejsze miejsce do mieszkania na tamte czasy było w Izraelu, bo mieszkałem w Kwarsabie, bo grałem w HPL-u Kwarsaba. Kwarsaba to było takie miasto bogatych ludzi, a w Turcji mieszkałem blisko Syrii, tam 150 kilometrów, także to były ten obszary chyba Kurdystanu i no, generalnie widać było, że troszeczkę no, stare miasto głównie, ale jeżeli miałbym porównać, no to lepiej się żyło w Izraelu. A jak wyglądała w ogóle cała otoczka wokół meczów? Kibice, poziom sportowy? No w Turcji no, pasjonaci piłkarscy, w ogóle w Turcji piłkarze, ci z najwyższego szczebla rozrywkowego, tak jak ja wtedy byłem, no to byliśmy traktowani jak królowie na każdy mecz. Korton policji nas czuć było, że jesteśmy wyróżnieni, że mamy możliwość gry w piłkę, że jesteśmy wybrańcami i to się dało odczuć, ale też w drugą stronę jak nie szło, no to też było niebezpiecznie, bo tam potrafił spaść grat, nie wiem, załóżmy zapalniczek do papierosów, monety, często
czy sędziowie, najczęściej z tego co pamiętam, sędziowie schodzili w otoczeniu policji, która trzymała nad głowami tarcze i osłaniała sędziów. Także no, tacy fanatycy, prawdziwi fanatycy, że potrafili pokazać to, że są i wspierają piłkarzy, ale też w drugą stronę też byli bardzo tacy wymagający. Słyszałem, że miał pan też ofertę i nawet był w Chinach na meczu testowym. A dlaczego nic z tego nie wyszło i kiedy to było? Kiedy to było? Kiedy ja wyjechałem, to nie pamiętam. Byłem w Chinach razem z Sylwkiem Czereszewskim, polecieliśmy. Sylwek poleciał w inne miejsce, ja poleciałem w inne miejsce. Myślę, że w moim przypadku nie do końca to było dobrze zorganizowane, bo ten klub, do którego niby pojechałem, był zdziwiony, że ja w ogóle tam przyjechałem i zagrałem bodajże chyba w jednym meczu jakimś i o mnie zapomniano generalnie, także ten wyjazd w ogóle był jakiś kuriozum, nie do końca organizacyjnie dobrze przeprowadzony. W Turcji była Polonia Warszawa. Czy dobrze się pan tutaj wcześniej czuł, że tutaj wrócił? I czy były wtedy jeszcze inne oferty? Były inne oferty, ale ja wróciłem do Pogoni Szczecin po tym słabym momencie, o którym przez chwilę wspomniałem, gdzie w Pogoni Szczecin tam się wszystko już rozsypało, zespół się rozsypał i sportowo, i organizacyjnie. Do tego miałem uraz kolana, byłem po zabiegu, byłem w okresie rehabilitacji. Polonia złożyła mi ofertę. Przyjechałem do Warszawy, do swojego miasta, do swojego klubu, można powiedzieć. Dalej kontynuowałem przygodę z Polonią. Jak zabrakło w Polonii do lepszych wyników, bo zajmowaliście miejsca w środku tabeli, ale broniliście się przypadkiem. Jak wyglądała wtedy baza treningowa? No Polonia do dzisiaj ma problemy z bazą treningową. Ma jedno sztuczne boisko i jedno główne, gdzie na tym głównym raczej nie trenuje Polonia, bo jest to obiekt miejski i tam są spore z tego, co tam głosy chodzą, że spore opłaty są za wynajęcie tego obiektu. No i Polonia, mówię o pierwszym zespole, jeździ po Warszawie, wynajmuje obiekty i trenuje na innych obiektach. Także mówimy o dzisiejszych czasach, to tym bardziej łatwo nie było, jak ja grałem w Polonii Warszawa. Też jeździliśmy czy na Marymont, ale tylko że wtedy my na pewno częściej trenowaliśmy na głównym boisku. A co pana skusiło, żeby przejść do z ekstraklasowej Polonii do czwartoligowego OKS-u Otwock? Bo razem z panem przyszli chyba też Igor Groszewski i Adam Warszawski. No dlatego, że skończył mi się kontakt w 2006 roku z Polonią Warszawa. To były początki Józefa Wojciechowskiego. Była zmiana warty. Ja już miałem 37 lat. Inne spojrzenie na budowanie zespołu, na pewnie młodszych, innych zawodnikach. Po prostu nie zaproponowano mi nowego kontraktu. Skończył mi się kontrakt. A wtedy trenerem OKS-u Otwock był Cezary wyleciał mi nazwisko. Trenerem. Cezary Moleda. Który był podczas grania mojego w Polonii, był asystentem trenera Broniszewskiego. No i dosyć dobrze nam się współpracowało. No i jak skończył mi się kontakt w Polonii, no to trener Moleda mi zaproponował grę w Otwocku. Ja już wiadomo, że w tym wieku już raczej poważniejszych ofert z ekstraklasy bym nie dostał. Byłem na miejscu, tu się tworzyło coś fajnego blisko domu. Stąd decyzja na przyjście do OKS-u. Czy ktoś dobrze się zapowiadał z tych piłkarzy, których pan miał stąd, ale... Z Otwocka? Tak. No tam mieliśmy dosyć mocny zespół, jak na tamten czas. To trener Moledan organizował i ściągał zawodników. Zapowiadał się przede wszystkim na tamte czasy.
Michał Zapaśnik, który później z moją pomocą pomogłem mu, bo się wyróżniał w Otwocku, jest to wychowanek bodajże OKS-u i wyróżniał się i pomogłem mu dostać się do Zagłębia Lubin, do klubu ekstraklasowego. Zagrał pan z OKS-em Otwock przeciwko Zniczowej Pruszków w finale Mazowieckiego Pucharu Polski. Mało brakowało, abyście wygrali, bo były rzuty karne. A jak w tym meczu pokazał się Robert Lewandowski? Pamięta tego pan z samego meczu? Dokładnie go nie pamiętam z tego meczu. Przegraliśmy na karne, tak? Jeszcze raz? Przegraliśmy na karne. Ale tak, to tak. No. Wiesz co, ja tak dokładnie tego meczu nie pamiętam. Wiem, że on grał, ale tak, żeby on gdzieś tam wtedy nas rzucił na kolana, myślę, że to było wyrównane spotkanie. Tam w ogóle to była ta drużyna, gdzie grał Igor Lewczuk, Radek Majewski. No, dosyć mocny przeciwnik, ale wtedy akurat Robert jakoś niespecjalnie gdzieś tam się wyróżnił. W tym meczu, mówię o tym meczu oczywiście. Z tego, co słyszałem, to był pan kapitanem w niektórych drużynach. A jakie cechy właśnie powinien mieć kapitan? No przede wszystkim myślę, że byłem podstawowym zawodnikiem w każdym z zespołów. Byłem zawodnikiem lubianym. Myślę, że wszystko to po trochu szło w parze, bo gdzieś tam byłem liderem na boisku rozgrywając. Byłem też liderem w szatni, dbałem o młodych zawodników, byłem lubianym kolegą, utrzymywałem dobre relacje z każdym. No i gdzieś tam potrafiłem walczyć o zespół gdzieś tam w gabinetach prezesów. Także myślę, że to cechowało, bo ja już mój pierwszy w ogóle, moje przyjście pierwsze do Górnika Zabrze, gdzie byłem tam z 2 miesiące, to już zostałem wybrany do trójki kapitanów. Pierwszym kapitanem był chyba Arek Kampka, drugim Mietek Agafon, a trzecim ja. Także to też pokazuje, że przez krótki okres się dobrze pokazałem w nowym otoczeniu. No i później no, miałem takie cechy przywódcze, ale mówię, no bardziej na boisku gdzieś podpowiadałem takim swoim doświadczeniem. I stąd wybory kapitanów, bo to nie kiedyś były, nie wiem jak jest teraz, ale kiedyś wybierał zespół kapitana, a teraz się zdarza przede wszystkim to, że trener desygnuje jedną, czy dwóch, czy trzech kapitanów. Jest pan zadowolony w ogóle ze swojej kariery? Ciężko było ją zakończyć? Nie jestem zadowolony ze swojej kariery, bo nie zagrałem w reprezentacji Polski na dużych boiskach, bo grałem w reprezentacji Polski, ale w futsalu, a na dużych boiskach niestety nie dane mi było, więc tutaj na pewno teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że może dlatego, że nie miałem agenta, czyli menadżera, może dlatego, że przez jakiś czas dużo bardzo się mówiło o tym, że gram dodatkowo jeszcze w lidze szóstek, że nie jestem profesjonalny, że ja po prostu kochałem grę w piłkę, kochałem małą grę i tak na tamten czas może i zachowałem się nieodpowiedzialnie, bo przed derbami z Legią Warszawa zdarzyło mi się, że grałem w lidze szóstek i zostałem nakryty przez trenerów i działaczy na gorącym uczynku, jak byliśmy na boisku, a to było 1 czy 2 dni przed derbami z Legią Warszawa, także nie dziwię się trenerowi Majewskiemu, że w tamtym momencie mnie gdzieś skreślił, ale wyjaśniliśmy sobie to w późniejszym etapie, bo mieliśmy możliwość współpracować z trenerem Majewskim w PZPN-ie, gdzie ja byłem selekcjonerem U19, trener Majewski był dyrektorem sportowym. A w którym klubie czuł się pan najlepiej pod względem sportowym? Taki najlepszy moment pana kariery? W wielu klubach były bardzo dobre momenty i były gorsze. Na pewno w Pogoni Szczecin miałem możliwość gry przy 20 paru tysiącach na trybunach, gdzie zostało rzucone 15 tysięcy serpentyn. Byłem kapitanem, grałem w europejskich pucharach. To na pewno Pogoń jest bliska memu sercu. Polonia Warszawa jest bliska memu sercu, bo dzięki Polonii Warszawa zaistniałem w piłce seniorskiej. W Górniku Zabrze też mieliśmy bardzo fajny okres, gdzie
gdzie byłem kapitanem w śląskim klubie, gdzie nie wiem, czy jakiś warszawiak był kapitanem w Górniku Zabrze. Najgorszy okres na pewno miałem na wypożyczeniu w GKS-ie Katowice i ten okres, tego okresu nie wspominam za miło, bo krótki epizod, zostałem gdzieś tam oddelegowany na krótkie wypożyczenie, nie czułem się tam dobrze. W Hetmanie Zamość kapitalny, już wspomniałem, kapitalny czas, kapitalne gdzieś tam mecze w moim wykonaniu, strzelałem bramki, miałem asysty, stąd propozycja z Górnika Zabrze, o której mówiłem. Także mówię, no w każdym z klubów były i te świetne momenty, ale i też zdarzały się gorsze, jak to w życiu. Była jakaś osoba albo trener, który pokazał panu piłkę z innej strony, że jeszcze bardziej pana wciągnął? Kiedy po raz pierwszy pomyślał pan sam, że chce zostać trenerem? Przede wszystkim tak, jeżeli chodzi o trenerów, na pewno od każdego, no każdy może tak mówić, ale ja od każdego na pewno coś wyciągnąłem dobrego. Na pewno wzorem moim, którym będę miał do końca życia w sercu, jest to pierwszy mój trener w drukarzu, czyli Henryk Okmański, który zastępował mi ojca. Ja na drukarzu przebywałem po 12 godzin dziennie, do późnych godzin wieczornych. Pomagałem mu kosić trawę, być takim pomocnikiem trenera i pomocnikiem gospodarza. Także bo trener Okmański też odpowiadał tam nie tylko za trenowanie, ale i za sprzęt, i za boisko, dbał o boisko. Gdzieś zaszczepił to we mnie, takie dbanie o rzeczy dookoła piłki, szacunek do ludzi. Na pewno nauczył mnie punktualności, że i mam to do dzisiaj, uczyłem i wychowywałem swoich synów w tym, że jak mam się spóźnić minutę czy tam 30 sekund, no to zadzwoń lepiej wcześniej, że taka sytuacja może mieć miejsce, ale powiadom, a nie przychodzisz po fakcie. Także takie przede wszystkim charakterne rzeczy, też które szacunek do drugiego, że nie wolno było nikomu ubliżać. I to jest taka nauka na przyszłość. Na pewno tutaj chciałbym też wymienić trenera Pieszko, który mnie sprowadzał do Polonii Warszawa, czyli dał mi możliwość gry na poziomie seniorów w piłce tej dorosłej klubowej. Miałem wielu bardzo dobrych trenerów, czy trenera Jana Żurka w Górniku, czy trenera Albina Mikulskiego, który walczył w Pogoni, który walczył jak lew o to, żebym przyszedł do Pogoni Szczecin, czy chociażby Edwarda Lorenza, który bardzo mocno we mnie wierzył. I pamiętam takie słowo, kiedyś powiedział mi, że od ciebie zaczynam skład, czyli dał mi takie otuchy, takiej wiary, że jestem ważną częścią jego układanki. Tak jak mówię, no, od każdego trenera, który mnie prowadził, na pewno można było dużo, dużo dobrych rzeczy, które mi się później w dalszej karierze jako zawodnika, ale i później jako trenera. Dalsza część twojego pytania, czy myślałem, kiedy pomyślałem o trenerce, tak? Tak jak ci wcześniej wspomniałem, ja grając nigdy nie myślałem, że będę trenerem piłkarzy seniorów, bo wychodziłem z założenia, że ja się nadaję do młodzieży, że tam trzeba trenerów, którzy są techniczni, którzy potrafią i tak uważam do dzisiaj. Jak to się stało, że zostałem trenerem? Za namową pani Doroty Mądrej z OKS-u Otwock, która była bardzo ważną osobą w OKS-ie. Ona była kierowniczką w tym zespole też, w którym prowadził trener Moleda. Tam bardzo dużo czasu spędzaliśmy u niej, bo ona miała przy klubie swój bar taki, w którym się stołowaliśmy. Tam bardzo dużo rozmów takich też tworzyła taki klimat wokół naszego zespołu. I to nie ukrywam, że ona mnie przekonała do tego, żebym zrobił papiery uprawniające mnie do bycia trenerem w seniorach. Przepraszam, w seniorach. No i po jakimś czasie została mi zaproponowana funkcja trenera OKS-u Otwock, trener Moleda odszedł. I tak to się zaczęło.
Czy można powiedzieć, że dzięki OKS-owi jest pan trenerem? Tak można powiedzieć. Dzięki pani Dorocie Mądrej przede wszystkim, której bardzo dużo zawdzięczam. Zresztą utrzymuję z nią kontakt do dzisiaj. Wspaniała, charakterna osoba, która też oddała swoje serce i nie tylko, bo i też bardzo dużo pieniędzy poświęcała na swój ukochany klub. A ciężko było osiągnąć do Otwocka piłkarzy? Bo przyszli im później między innymi Grzegorz Król i Sebastian Kręska. Rafał Szwed, Jarek Mazurkiewicz, Sebastian Kęska, tak. Jeszcze tam, jakbym sobie dobrze pogrzebał w głowie, kurczę, to tam mieliśmy naprawdę fajny, fajny zespół. Czy na pewno za moją namową sprowadzałem kolegów, którzy ze mną grali w piłkę razem, do których miałem przekonanie, że są w stanie mi pomóc jako młodemu trenerowi. I tak to wyglądało. Na pewno bardzo dużo nam pomogła wspomniana pani Dorota Mądra, która organizowała środki na to, żeby tych moich, nazwijmy to, kolegów sprowadzić i podnieść poziom przede wszystkim sportowy. I no, udało się osiągnąć chyba na ten moment historyczny w ogóle wynik sportowy, bo byliśmy przez dwa sezony o krok od awansu do pierwszej ligi. Niestety czegoś tam nam zabrakło w ostatnim momencie, ale też dochodzą mnie głosy, że jestem krytykowany przez osobę, że przyczyniłem się do upadku OKS-u Otwock, bo ściągnąłem drugich piłkarzy i to, że to jest moja wina, i ja się z tym nie zgadzam, bo tak jak ja byłem wychowany przez trenera Ochmańskiego i dbałem nie tylko o aspekt sportowy, to w OKS-ie też robiłem wszystko, żeby OKS miał jak najwięcej środków, bo sprowadzałem chociażby prezesa z biura podróży Wezyr, który przeznaczał środki, zaproponowałem pana jednego, który chciał wejść w klub z dużymi pieniędzmi. Finalnie się z tą osobą nie dogadano, ale to nie ja wyciągałem pieniądze i nie płaciłem, tylko klub organizował i to klub zatrudniał, bo jeżeli nie byłoby na kogoś stać klubu, no to by pewnie nie ściągnął, a my mieliśmy naprawdę bardzo fajną ekipę i ja OKS też wspominam bardzo, bardzo, bardzo fajnie i fajnie, że OKS dał mi możliwość pracy jako trener seniorów. Na początek zajął pan awans do drugiej ligi. To już wtedy było u nas dużym sukcesem. Ale czy ten sezon dla pana był łatwy, jak pokazuje tabela? Jeszcze miejsce z przewagą 5 punktów, ale te 12 dużo spadało, bo była modyfikacja ligi i jeszcze do tego baraże. Baraże, mówisz o awansie, tak? W drugiej lidze. W drugiej lidze, bo baraże też mieliśmy, żeby awansować do drugiej ligi. Tam była taka reforma, że z czwartej ligi poprzez baraże, już nie pamiętam, z jakimś zespołem z Podłodzi wygraliśmy w 2 meczu. I tam też między innymi wpadł mi w oko Lukę Uzoma, który grał właśnie w tym zespole, z którym rywalizowaliśmy. Później, jak my awansowaliśmy, udało się namówić Lukę Uzomę, żeby przyszedł do nas i wzmocnił nas zespół. Ja miałem zawodników ogranych już, także oni, dla nich to nie było nic nowego, żeby rywalizować na poziomie drugiej ligi. Fajne czasy. Przede wszystkim też przychodziło bardzo dużo kibiców na OKS. Także fajne czasy. Udało się, już nie pamiętam do jakiej rundy, ale też w Pucharze Polski zaistnieć. 1.16. ŁKS, tam mieliśmy chyba Ruch Chorzów, po Beskidzie przyjeżdżało, także fajne ekipy, fajne mecze dla naszych kibiców. No i fajne czasy, tak jak powiedziałem, no tam to był klub rodzinny, tam dzięki, tak jak już wspomniałem, dzięki pani Dorocie Mądrej, która trzymała i dbała o klimat. Także no fajny czas. Właśnie w Pucharze Polski też daleko OKS zaszedł za parę kadencji, bo właśnie do tej 1.16 odpowiadając z OKS-em, gdzie grali m.in. Marcin Komorowski, Kostełka i Szelec Blanki, Paulinho.
Spodziewał się pan takiego wyniku? Przegraliśmy 2-1. Tak, to tak, ale czy w Pucharze Polski? Czy w Pucharze Polski, czy spodziewał się pan takiego wyniku? Wiesz, jak to w pucharach. No w pucharach zawsze gdzieś tam, no czy zawsze, zdarzają się niespodzianki, tak zwane, że zespoły z niższych lig, i to do dzisiaj tak się dzieje, że te słabsze teoretycznie zespoły gdzieś tam się podwójnie mobilizują. Te kluby teoretycznie mocniejsze dają szansę w większości przypadków zawodnikom, którzy mniej grają na co dzień. Także te mecze fajne, bo tak jak mówię, no ja na pewno miałem zawodników ogranych na poziomie ekstraklasy czy pierwszej ligi i z lepszymi się zawsze lepiej gra. Ja wychodzę z takiego założenia. Dlatego bo te mecze to też nie były tak, że my przegraliśmy, ale byliśmy tłem dla drużyny mocniejszej. Absolutnie nie, bo były momenty w tych wszystkich meczach pucharowych, że to my mieliśmy dużo do powiedzenia. A była możliwa w ogóle pierwsza liga w Otwocku? Jeśli chodzi mi o budżet, między innymi budżet i piłkarze. Nie wiem, nie byłem w tym gronie, który ustalał budżet. Na pewno zależało wszystkim, przynajmniej takie odnosiliśmy wrażenie, zależało wszystkim, którzy się opiekowali naszą drużyną, żeby awansować. Tak jak mówię, no, raz odpadliśmy w barażu z GKS-em chyba Jastrzębie. U siebie przegraliśmy bodajże 2-1 albo 1-0, a tam piłkarsko ich, kolokwialnie mówiąc, zmiażdżyliśmy, mieliśmy bardzo dużą przewagę, dużo sytuacji, ale niestety skończyło się chyba wynikiem remisowym 1-1, z tego co pamiętam. Także duży niedosyt, a w kolejnym sezonie my potrzebowaliśmy w ostatniej kolejce zwycięstwa w Stróżach, a niestety zremisowaliśmy chyba 2-2 i finalnie nie awansowaliśmy w ostatnim meczu. Po prostu ostatni mecz decydował o tym, jakbyśmy wygrali, to byśmy byli na poziomie pierwszej ligi. Właśnie A również. Jeszcze wracając do tego meczu barażowego z GKS-em Jastrzębie, tam GKS Jastrzębie grał w barażu, ale wygrał z nami baraż w dwóch meczu, ale i tak nie dostał licencji na grę w pierwszej lidze i utrzymali, zamiast my jako kolejna drużyna, która grała o baraż do pierwszej ligi, zamiast my awansować, bo licencji nie dostał GKS Jastrzębie, to utrzymali Motor Lublin, który finalnie, definitywnie spadł. Także tak nie do końca się zgadzaliśmy z tym werdyktem, ale okej, no i się tylko można gdybać. Właśnie w następnym sezonie było jeszcze lepiej, bo jako Benjamin graliście trzecie miejsce i graliście właśnie baraż z GKS-em Jastrzębie. Jak pan wspomina te mecze? Bo Daniel Feugo opowiadał mi kiedyś, że to były bardzo wyrównane mecze i podkreślał, że miał asystę przy jednej z bramek. Kto wspominał? Daniel Feugo. No przede wszystkim ten mecz tam w Jastrzębiu, no to byliśmy drużyną dużo, dużo lepszą na boisku. Tutaj ten mecz, wydaje mi się, że też z lekko naszą przewagą, ale tu nie było takiej przewagi na naszą korzyść jak tam. Bo uważam, że zagraliśmy tutaj w Otwocku też dobry mecz, ale tam zagraliśmy dużo, dużo lepiej, no ale niestety nie przełożyło się to na skuteczność. Po OKS-ie był Relmiak, gdzie był pan krótko, ale miał pan też dobre wyniki. Później był pan asystentem u trenera Tomasza Hajto i w Jagiellonii. Skąd ta propozycja? Pracował pan w niższych ligach wcześniej. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o Radom, jak to dostałem propozycję pracy w trzeciej lidze w Radomiaku. No i miałem wpis, jak podpisywałem kontrakt, wpisałem sobie taką klauzulę, że jak dostanę propozycję z klubu z ekstraklasowego, to że klub Radomiak nie będzie mi robił pod górkę. No i tak się okazało, że zajęliśmy z Radomiakiem. Po pierwszej rundzie byliśmy na pierwszym miejscu. Zaproponował mi Tomek Hajto, z którym się znałem ze wspólnej gry w Górniku Zabrze. Mieszkaliśmy w tym samym bloku. Nasze dzieci, nasze rodziny były na tyle ze sobą zżyte, że jak Tomek został trenerem Jagiellonii Białystok, zaproponował mi współpracę, bycie asystentem. No i zdecydowałem się na współpracę z Tomkiem.
i dzięki niemu zaistniałem w roli asystenta na poziomie ekstraklasy, czyli już byłem na najwyższym poziomie rozrywkowym. W Jagiellonii i Wiśle Płock, gdzie pan później też pracował, był też pana syn. Nie obawia się pan, że inni zawodnicy będą mówić, że grają ze względów rodzinnych? Pierwsze tak, zanim Adam znalazł się w Jagiellonii, to za namową Tomka Hajto, bo Tomek Hajto znał potencjał mojego syna i ja się tego obawiałem, mówiłem Tomkowi, że wie, co ludzie powiedzą, a Tomek do mnie powiedział, Wigu, umie grać w piłkę? Umie. No to czym ty się przejmujesz? Ja biorę na siebie i to, że będą gadać, to zawsze każdy będzie gadał. Jak on był gdzie indziej, grał w innym klubie, to też jak przechodził, to było opinie, że tatuś mu pomógł. Także ja się swojego syna nie wyprę, byłem pewny, że on się obroni, przede wszystkim Tomek był pewny, że on się obroni piłkarsko i to dzięki Tomkowi w ogóle Adam zmienił pozycję na boisku, bo Adaś był szkolony przeze mnie jako dziewiątka, dziesiątka, strzelał bardzo dużo bramek, miał bardzo dużo asyst, od dziecka grał zawsze ze starszymi, czyli już miał takiego obycia z czymś, co się szybciej dzieje. Trafił do Jagiellonii i na tyle dobrze wyglądał, że Tomek dał mu zadebiutować, a miał przy sobie chociażby Michała Pazdana czy Tiago Cionka, byłych reprezentantów Polski, gdzie na pewno mu bardzo dużo podpowiadali, bo on potrzebował tej podpowiedzi, bo tak jak wspomniałem, on nigdy nie był szkolony jako obrońca, nie miał zachowań w defensywie takich, które predysponowałyby jego do regularnej gry. On musiał się uczyć, a nam zależało też na tym, żeby nasz zespół, czyli Jagiellonia, budowała akcję w ofensywie od tyłu, a Adaś jest bardzo dobrze wyszkolony i on to w jakimś stopniu nam gwarantował, że pomimo bardzo młodego wieku, bo on zadebiutował w ekstraklasie bodajże w około 16 roku życia, także bardzo, bardzo szybko i na odpowiedzialnej bardzo pozycji. No i ale tak jak powiedziałem, no miał do pomocy Tiago Cionka, Michała Pazdana, Hugo Łukacha, także piłka Tomka Frankowskiego, który mu też widział w nim potencjał i gdzieś go budowali, jak mnie budowano kiedyś, tak jak już wcześniej na samym początku naszej rozmowy wspominałem. Także tutaj bardzo, bardzo podobny scenariusz. Wspomniany wcześniej Daniel Peruga mówił, że był pan jego z ulubionych trenerów, bo dużo się nauczył od pana i przytoczył mi waszą rozmowę, że woli pan, żeby Daniel spróbował 10 ciężkich prostopadłych podań i przynajmniej dwa były skuteczne, niż go na Libii w poprzek i do tyłu. Bo tak, to pan może grać. Czy zawsze pan wymagał gry kombinacyjnej za cenę? To coś może pójść nie tak i stracić bramkę? Oczywiście, ja nie zapomnę do dzisiaj, zresztą moi synowie też to pamiętają, moi zawodnicy z KS Wesoła, który prowadziłem, ja im zabraniałem wybijać piłki. Zabraniałem im, jak ktoś wybił piłkę gdzieś na aut niepotrzebnie, to dostawał reprymendę ode mnie. Zdarzyło się tak, że mój syn starszy wybił piłkę i kazałem mu podejść do linii bocznej i go złapałem lekko za karki, powiedziałem mu jeszcze raz wybierz piłkę, to już więcej w tym zespole nie zagrasz. Tak, taki terror był psychiczny, ale tak, bo ja uważam, że nie wychodzę, jestem zwolennikiem, uważam, że jak za małego dziecka gdzieś nie nauczysz się grać pod ryzykiem, to się później tym bardziej nie nauczysz i nie będziesz podejmował ryzyka. Proszę spojrzeć na dzisiejsze czasy, na dzisiejszą grę, jak ta piłka poszła do przodu, gdzie bramkarze grają na 5. metrze, przed swoją bramką i próbują rozgrywać, wciągnąć jak największą liczbę przeciwnika, żeby w ofensywie mieć łatwiej, tak? To ja wtedy właśnie takiej gry oczekiwałem od swoich podopiecznych i później to kontynuowałem i próbowałem w każdy zespół, który ja prowadziłem, gdzieś tam nakreślałem tą grę i rozwój przede wszystkim każdego indywidualnie z zawodników, bo dla mnie w cudzysłowie troszkę ważniejszy był zawodnik niż zespół, niż to, jaki ja wynik osiągnę jako trener. Bo ja chciałem każdego zawodnika, żeby zrobił duży progres, żeby poszedł w jak najszybszą, poważną, dużą piłkę, żeby trafił do lepszego
klubu niż w danym momencie jest. I tak, tak wychodziło z takiego założenia, a tylko grając w piłkę, a nie wybijając, nie lagując, uważałem, że właśnie poprzez to, jak będzie próbował, taki Daniel wspomniał, że kazałem mu próbować, aż jedno czy drugie podanie otworzy drogę do bramki, ale też pokaże się na przykład jakiemuś skautowi, który lubi tego typu piłkarzy. Także ja wychodziłem i do dzisiaj utrzymuję to, że ryzyko jest potrzebne i odwaga, ale też przede wszystkim wsparcie od trenera i trener musi być wiarygodny w tym, co tego, czego oczekuję od danego zawodnika, bo jeżeli ja będę tobie mówił, że próbuj ryzykować, próbuj podań prostopadłych i te piłki nie będą przechodziły i ja cię zdejmę i cię opieprzę za to, no to wiesz, to ja nie jestem wiarygodny przede wszystkim przed sobą, ale też i przed swoimi zawodnikami. I również Daniel, pan Daniel przekazuje pozdrowienia. Prosił bardzo, żebym przekazał. Dziękuję bardzo. Ja zresztą byłem jako zawodnik takim zawodnikiem, który lubił mieć wsparcie od trenera. Ciężko miałem z trenerami, którzy, brzydko mówiąc, bardzo, bardzo mocno na mnie krzyczeli, nie wierzyli we mnie, bo gdzieś tą moją piłkarskość zabijano i w głowie nie potrafiłem sobie poradzić z tym. I na bazie swojego doświadczenia starałem się być trenerem oczywiście bardzo sprawiedliwym, ale takim nie tworzyłem żadnych barier, nie tworzyłem dystansów. Byłem bardziej kolegą niż takim srogim tatą. Byłem kolegą, ale oczywiście wymagającym kolegą, bo tak jak powiedziałem, jak ktoś tam próbował wykorzystywać tą relację między trener zawodnik, to pokazałem i dałem odczuć, że tak nie będzie. Był pan selekcjonerem reprezentacji młodzieżowej i prowadził pan seniorów w klubie. I kogo jest bardziej ciężej szkolić? Tych młodych, niepokornych zawodników, czy tych dorosłych, powiedzmy już z nazwiskiem? Przede wszystkim praca w klubie, a w reprezentacji to są dwa światy. W klubie ma się dużo, dużo większy wpływ na to, co się chce osiągnąć, jeżeli oczywiście ma się czas, bo ja czy w Arce, czy w Podbeskidziu, czy w Wiśle Płock miałem tylko po 3 miesiące możliwość pracy. Nie dano mi dłużej popracować, bo tak jak mówię, no ja chciałem być cierpliwy, chciałem, żeby moje zespoły grały w piłkę, nie do końca to się gdzieś tam przekładało na wynik sportowy, którego oczekiwano ode mnie. Chciałem zaznaczyć, że w Wiśle zostałem zwolniony po 3 miesiącach, gdzie nie przegrałem 2 meczów z rzędu. A później moi poprzednicy mieli serię po 5 meczów. Także okej, no nie za bardzo chciałbym wracać do tamtych czasów. W nawiązaniu do twojego pytania, no, reprezentacja Polski spotykała się gdzieś tak co 3 miesiące i ta praca moja polega na tym, że co weekend jeździłem po Polsce, po Europie, oglądając ewentualnych kandydatów do gry w reprezentacji Polski. Muszę powiedzieć, że przez moje ręce przewinęli się chociażby tacy zawodnicy jak Marcin Bułka, Radek Majecki, bramkarze, Kuba Moder, Tymek Puchacz, Krystian Bielik, Robert Gumny, Jóźwiak, Kamil, Przemek Płacheta, także ci zawodnicy, którzy grali na poziomie już pierwszej reprezentacji Polski, czyli gdzieś ta nasza selekcja, oczywiście w kontynuowaniu mojego poprzednika, Rafała Janasa, który miał kadrę Polski, ale no, to pokazuje, że gdzieś ten wybór był trafny i ci zawodnicy. I w reprezentacji Polski też, ja im mówiłem, że najważniejsza jest pierwsza reprezentacja, a żeby być w pierwszej reprezentacji Polski, to wy musicie grać w piłkę, a nie kopać po autach. I gdzieś myślę, że jakby się miało możliwość rozmawiania z nimi, to oni to samo potwierdzą, co Daniel Feruga. Fajna praca, wspaniała, wielka duma, że mogłem prowadzić reprezentację Polski i śpiewać hymn narodowy na różnych stadionach. Ale dostałem propozycję z ekstraklasowej, propozycję samodzielną, samodzielnego trenera z ekstraklasowej Wisły Płock. No i się zdecydowałem trochę. No i czym sobie zamknąłem na jakiś etap, pewnie na jakiś czas
pracę w PZPN-ie, no bo tak jak mówię, no dla mnie to była wielka duma i fajna praca, bo selekcjonowałem sobie zawodników pod swój, na tamten czas, pod swoją wizję gry. No teraz jest oczywiście, oczywiście trudno, bo wrócić do PZPN-u, no bo reprezentacje Polski mają, każdy zespół ma trenera, który dosyć dobrze wygląda. Niektórzy zawodnicy wyróżniają się w juniorach i młodzieżowych prezentacjach, a w seniorach potrzebują trochę czasu, aby się przestawić. Czy piłkarz może jakoś wcześniej do tego przejścia się przygotować? Oczywiście, że to jest kwestia trenerów, którzy prowadzą zawodników i w moim odczuciu jest duży problem z oceną potencjału piłkarskiego. Ja jestem, po raz kolejny powtórzę, świrem na punkcie piłkarzy. Dla mnie nie musi być zawodnik bardzo silny. Przede wszystkim może mnie to trochę w piłce seniorskiej w niektórych klubach zgubiło, że patrzyłem przez pryzmat bardzo dużego wyszkolenia technicznego. I bo ja chciałbym, żeby na każdej pozycji był świetny piłkarz, świetnie wyszkolony piłkarz. Oczywiście motoryka jest bardzo ważna, bez tego dzisiaj nie ma dużej piłki. I można przygotować, tak jakby chociażby na przykładzie mojego syna, który trenował od dziecka z 2-3 lata starszymi od siebie, czyli nabywał już takiego doświadczenia, gdzie musiał dużo szybciej grać. Oczywiście grał też w swoim roczniku, żeby nie tracąc tych walorów, które miał, czyli dryblingu, no bo wiadomo, że 3 lata starszego chłopca było mu trudno minąć dryblingiem, ale 9-5 prowadził, czyli rocznik mojego Adama prowadził mój brat i często było tak, że dawałem go do rocznika swojego i tam miał kiwać ile tylko wlezie, żeby miał tą umiejętność też dryblingu i myślę, że to pokazuje, że na poziomie drugiej Bundesligi bardzo mocnej mój syn się broni i może grać na środku obrony i może grać w środku pomocy, bo tam jest wystawiany i może grać na prawej obronie i na lewej, czyli jest uniwersalnym zawodnikiem, co wielu trenerów uwielbia takiego mieć piłkarza, a to pokazuje, że Adam był przygotowany do takiej roli. W nawiązaniu jeszcze do tego, co ty pytałeś, czy można przygotować. Przede wszystkim, tak jak mówię, no to się wszystko, to wszystko zależy od trenerów. Jeżeli trenerzy są odważni i chcą wydobyć jak najwięcej z zawodnika, to dają mu dużą swobodę. Oczywiście, no, zawodnik musi mieć swobodę, musi mieć wiedzieć, że trener stoi za nim. Ale też musi być odpowiedzialny, no bo nikt nie lubi zawodników, bo trener mi pozwoli, on sobie będzie siatki zakładał gdzieś tam przed polem karnym i się będzie bawił, tak, no bo od tego jest uzależniony też cały zespół. Także w jakim stopniu można przygotować zawodnika, żeby miał łatwiejsze przejście z wieku juniora do seniora? A czy to, że był pan kiedyś piłkarzem, to łatwiej panu zmienić szatnię, by było zmienić szatnię piłkarza? Zdecydowanie tak, bo tak jak powiedziałem, no ja wspomniałem o tym, jakich ja trenerów lubiłem, w sensie, przy których się dobrze czułem, takich, którzy widzieli we mnie to coś, że jestem ważnym ogniwem w jego zespole i starałem się pracować właśnie w ten sposób. Znałem problemy szatni, bo byłem i w dobrych momentach jako zawodnik w szatni i byłem w bardzo złych. Także wiedziałem, jak reagować na dobre i na słabe momenty, później prowadząc zawodników jako trener. Także myślę, że jest dużo łatwiej i przede wszystkim jak sam grałeś w piłkę, to czujesz, co zawodnik chciał zrobić, jakie miał rozwiązanie, jaki miał pomysł na daną akcję. Jeżeli czegoś nie widział, no to ja z boku więcej widziałem i gdzieś tam później na analizach pokazywałem, żeby w następnym meczu próbował gdzieś tam ten horyzont swój powiększać, żeby więcej widział, bo wtedy jest łatwiej o podejmowanie decyzji. Także zdecydowanie ja jestem w tej grupie ludzi, która uważa, że byłym piłkarzem być łatwiej trenerem. A dlaczego nie pracuje pan w żadnym klubie, tylko prowadzi indywidualne treningi? To bardziej panu odpowiada? I czy przyjąłby teraz pan ofertę z jakiegoś klubu z klasy albo pierwszej ligi?
Przede wszystkim dlaczego nie prowadzę? Dlatego, że troszeczkę się zraziłem tymi trzema zwolnieniami, gdzie pracowałem po 3 miesiące. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, uważam, że w grupach młodzieżowych brakuje tak zwanych fachowców, trenerów, którzy uczą podstaw, bo nasze dzieci poprzez to, że spędzają mało czasu na podwórkach i mają mały kontakt ze sprawnością w ogóle ogólną, nie mówiąc już o samej technice, poświęciłem się temu, bo uważam, że w tym, co robię, czyli to egzekwowanie tych wzorców ruchowych, jeżeli chodzi o kontrolę piłki, o prawidłowość wykonania danego przyjęcia, danego zagrania, jestem tym, nieskromnie powiem, dobry, znowu, i jestem detalistą, a te detale decydują później o tym, czy jest się skutecznym w meczu, czy nie. W większości przypadków w akademiach są trenerzy przygotowania motorycznego, prawda? Czyli motoryka jest bardzo ważna, bo ja się z tym też zgadzam, że bez motoryczności dzisiejszej dużej piłki nie ma. Ale w bardzo mało akademiach jest trener przygotowania technicznego. Dlatego nasza młodzież, z którą się zderzam, bo mam zawodników z największych akademii w Polsce, mam też zawodników reprezentacji Polski młodzieżowych w treningach indywidualnych i widzę, że jest bardzo duży problem, jeżeli chodzi o technikę użytkową. I to później się przekłada na to, że do polskich reprezentacji przylgnęła łatka, że my się świetnie czujemy w ataku szybkim. No bo to jest najprościej, odebrać piłkę gdzieś się broniąc i przejść do ataku szybkiego. Dlaczego my nie gramy w ataku pozycyjnym albo bardzo mało? No bo jesteśmy ubodzy w technikę, która jest zaniedbywana w moim przekonaniu, w moim odczuciu w akademiach i w pracy z najmłodszymi. Z najmłodszymi właśnie powinni pracować byli piłkarze. Ja nie mówię, że to mają być piłkarze z przeszłością ekstraklasową, absolutnie nie. Tutaj nie chcę się wywyższać, bo ze mną współpracuje trener Bartek Bobrowski, który nie grał na poziomie ekstraklasy, jest świetnym fachowcem, świetnym wykładowcą i jeszcze świetnie potrafi pokazać i przekazać. Czyli są ludzie, byli piłkarze, którzy doskonale się nadają do takiej roli, żeby egzekwować to, czego brakuje, czyli tej techniki. A czy bym dostał propozycję z ekstraklasy, z pierwszej ligi, czy z reprezentacji Polski? Oczywiście, ja się nie za... gdzieś tam sobie powiedziałem, że już mam dosyć, ale jeżeli będzie dobry projekt i ktoś będzie miał wizję długofalową związaną z moją osobą, jak najbardziej. Ja mogę prowadzić i czwartoligowy zespół, ja nie mam takich barier, że ja nie, bo ja wielki pan trener Dźwigała i musi pracować tylko w reprezentacji albo w ekstraklasie. Nie, absolutnie nie. Ja mogę pracować na poziomie czwartej ligi, ale w klubie, który da mi dużą swobodę, jeżeli chodzi o prowadzenie pierwszej drużyny, ale też i mieć wpływ na akademię w danym klubie. Dlatego podjąłem też, miałem rozmowy z różnymi akademiami, ale finalnie na razie jestem jako trener od przygotowania technicznego. A czy ma pan na pana zajęcia, może się każdy zapisać, czy tylko piłkarze z jakiegoś klubu? Nie, no generalnie każdy może się zapisać, kto chce grać w piłkę. No ja, jeżeli ktoś czuje, że chce być lepszym, ale nie mam takich zawodników, którzy nie grają nigdzie w piłkę, raczej mam zawodników, którzy mają przynależność klubową. A gdy pan ogląda mecz jako zwykły kibic, to potrafi się skupić tylko na grze i po prostu kibicować? Czy jednak już na żywo analizuje pan sobie te wszystkie przejścia formacji i ustawienia? Nie, no nie da się oglądać tylko tu i teraz i tam, gdzie jest piłka, tam jest mój wzrok. Ja przewiduję, co może się wydarzyć, kto jak jest ustawiony. Zresztą moja praca indywidualna też polega na tym, że czasami oglądamy z moimi podopiecznymi jego mecze albo mecze z najwyższych rozgrywek w Europie, Ligi Mistrzów, i na bazie tych najlepszych piłkarzy pokazuję zawodnikowi,
jak powinien się zachować, jak się zachowują najlepsi. I analizując później jego mecz, porównujemy, jak on się zachowywał, jeżeli chodzi o trzymanie odległości, o skracanie, o szukanie sobie przestrzeni, o grę bez piłki. No, jest wiele, wiele. Czy jest przed przyjęciem obserwacja, czy ma czas na przyjęcie, czy nie. No, wiele małych rzeczy, które decydują. Także to nie jest tylko sam trening na boisku, ale też i analiza, czyli taki trening taktyczny. A jest jakiś klub, na który lubi pan patrzeć, jak się gra i ustaja? No ja jestem zwolennikiem przede wszystkim, jeżeli chodzi o Europę, no to Real Madryt. Uwielbiam tam patrzeć na Toniego Kroosa. Dla mnie jest to kapitalny piłkarz. Jemu można zarzucać, że on biega w jednym tempie, ale on ma oczy dookoła głowy. On jest tak inteligentny, tak elegancki, że wielu swoim zawodnikom, środkowym pomocnikom daje jego za wzór. Oczywiście Busquets, tacy piłkarze, którzy widzą wszystko na boisku. I to nie są szybkościowcy, to nie są zawodnicy bardzo, bardzo silni. Znaczy może silni są, bo są silni, ale to nie są jacyś atleci. Oni przede wszystkim, cechuje ich inteligencja piłkarska, przewidywanie, i oni gdzieś tam braki jakieś tam motoryczne nadrabiają tym intelektem piłkarskim. Także to są tak, to oczywiście lubię oglądać City, Guardioli, lubię oglądać zespoły Kloppa. No, generalnie piłka poszła tak bardzo do przodu, że dużo zespołów gra bardzo fajnie w piłkę, chociażby St. Pauli, które mam i któremu dzisiaj będę kibicował, w którym gra mój syn, no, gra kapitalnie w piłkę. Chciałbym, żeby każdy klub w Polsce próbował grać tak jak St. Pauli powtarzalnie. To jest granie, które rozwija każdego zawodnika, a co pokazuje chociażby na ten moment tabela w drugiej Bundeslidze, to też się opłaci, jeżeli chodzi o wynik, bo w polskich realiach na razie jeszcze wygrywa siła i tak zwane przeszkadzanie. Ja to tak nazywam, że wygrywa nad piłkarskością, ale to się powoli zmienia i coraz więcej trenerów jeździ na staże po Europie i próbuje naśladować i wyciągać wnioski i rozwijać swoje kluby, swoich piłkarzy. A najlepszym przykładem jest kadra Marcina Wodarskiego, kadra Polski U17, gdzie ci zawodnicy pokazali, że polscy zawodnicy wcale nie muszą odstawać technicznymi aspektami od zawodników nawet na świecie, czy Argentynie, czy innym zespołem, czy na Senegalowi, Japonii. Okej, finalnie nie wyszliśmy z grupy, ale wiele meczów, czy z Francją, w turnieju chyba Syrenki z Anglią, no mieliśmy bardzo dobre wyniki i to nie byliśmy tylko tłem dla przeciwnika, ale czyli to pokazuje, że trener musi być odważny, musi przeprowadzić dobrą selekcję, czy w klubie, czy w reprezentacji, i mieć przede wszystkim wizję tego, jak chce ten zespół jego grać, i przede wszystkim rozwijać każdego z zawodników, bo w kadrze u trenera Wodarskiego troszkę jest to niepolskie, bo gra bardzo dużo zawodników, przede wszystkim w środkowej strefie boiska, bardzo małych, niskich, ale obdarzonych dużą techniką, dużą ruchliwością, i to pokazuje, że naprawdę oglądając te mecze, fajnie się to oglądało. Czy widzi pan aktualnie w Ekstraklasie jakiś zawodniku sprzed kilkunastu lat, jeśli chodzi o technikę i rzuty wolne? Nie chciałbym porównywać kogoś do siebie. Piłka teraz jest już dużo szybsza. Ja nie wiem, no ja strzelałem sporo rzutów wolnych, ale to było poparte dużą, dużą pracą. Po każdym treningu, czy tam po większości treningów mikrocyklu, zostawiałem, tak jak mówiłem, sobie mur stawiałem, brałem piłki i doskonaliłem ten element, no bo my jako ludzie jesteśmy stworzeni z nawyków. Jeżeli jakąś czynność się wykona dobrze, oczywiście, bo można wykonać jakąś czynność niedobrze i utrwalać coś niedobrego. Ja jestem w tym treningu swoim indywidualnym, właśnie bazuję na tym, że ten nawyk ruchowy utrwalam poprzez formę ścisłą, której nie może zabraknąć. Ja się nie zgadzam z takimi opiniami,
że wszystko w grach. Absolutnie się z tym nie zgadzam, bo żeby dobrze grać, to trzeba mieć bazę. A żeby mieć bazę, to trzeba tą bazę wypracować. I oczywiście, ale też no, nie chcę negować tych, co są zwolennikami samej gry. To ta moda samej gry przyszła z Portugalii, tylko że w Portugalii, bo ja tam mieszkałem ze swoim synem, to przez 2 miesiące jeździłem po różnego rodzaju akademiach, tam okej, tam było dużo gier, ale też była forma ścisła, ale dlatego tam są gry, bo ci zawodnicy już są na jakimś tam poziomie technicznym. Oczywiście im jest łatwiej, bo mają klimat lepszy, że oni są praktycznie cały rok na boiskach trawiastych, nie muszą uciekać gdzieś do hal, nie muszą biegać po śniegach, lodach. Jest im na pewno łatwiej, ich nastawienie jest fajniejsze, bo jak się budzisz i masz słońce w buzi, idziesz na trawnik świetny, to możesz sobie grać cały dzień na bosaczka na przykład, tak? Także tak z grubsza. I już ostatnie pytanie. Miał pan jakieś rytuały albo przesądy przed meczami jako piłkarz i trener? Raczej nie. Jakoś tam może jakieś coś tam się powtarzało, ale nie miałem jakichś tam swoich takich rytuałów. Najlepszy i najcięższy pana mecz jako piłkarz i trener? Wiesz. Na pewno z takich negatywnych rzeczy, które zapamiętałem, to porażka z reprezentacją Polski U19 w meczu towarzyskim z reprezentacją Anglii 7-1. Po 15 minutach bodajże było już 4-0. Do swoich asystentów przy 4-0 się odwróciłem do ławki, powiedziałem, że dychę. Jak tak będziemy grali, to przegramy dychę. Szybko zareagowaliśmy zmianami defensywnymi i udało się zatrzymać na 7-1. To, ale pamiętam to swoje takie uczucie w danym momencie, że myślałem, jakbym miał łopatkę, to bym się z chęcią zakopał gdzieś do jakiegoś dołka. Tak się czułem. Na pewno z takich negatywnych, bo bardziej chyba negatywne teraz pamiętam niż te pozytywne. Co prawda nie jest to normalne, co teraz mówię, ale też blamasz i ten drugi mecz rewanżowy z Filkiem Reykjavik, ten mecz pokażę to, gdzie w ostatnich minutach straciliśmy bramkę, która dawała nam awans. Tak samo też wstydziłem się wyjść z domu, pokazać na mieście kibicom, bo pamiętam, że odczucie wtedy w Szczecinie było straszne, w Szczecinie, w Polsce w ogóle, że my przegraliśmy z Kopciuszkiem z Islandii. Z dobrych rzeczy tak nie przychodzi mi tak do głowy. No na pewno fajne uczucie wygrać 4-1 na Legii Warszawa z Wisłą Płock po bardzo dobrym meczu. I to było też takie fajne uczucie i duma. Gra pan FIFA albo Football Managera? Nie. Ma pan jakieś hobby? Piłka nożna. Dziękuję bardzo za poświęcony mi czas. Moje waszym gościom Dariusz Dźwigała. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję, pozdrawiam. Trzymaj się, cześć. Subskrybuj dzwoneczkiem. Pa. Cześć, dziękuję.